Cześć wszystkim, z tej strony Boss. Zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Wiedźmin 3 Zabójcy Królów. W tym odcinku mamy jechać za Vesemirem, ale nie będziemy jechać konno. Idziemy z buta, pozwiedzamy sobie, chociaż podejrzewam, że tak czy siak będę musiał wejść na płotkę. Z tego względu, że inaczej mi nie zliczy tego zadania. Tam widzę, że są chyba góle dalej, ale tam nie chcę się zapuszczać. Dobra, idziemy za tą płotką. Koń. Wiedźmini z racji wykonywanego zawodu ciągle są w drodze. Niestrudzenie przemierzają rozległe doliny. Wspinają się na górskie szczyty, pokonują przełęcze i bagniste rzeczne rozlewiska. W swoich podróżach Geralt zawsze może liczyć na pomoc płotki swego wierzchowca. Płotka ma przysiodle juki, do których Geralt może wkładać różne przedmioty. By przywołać płotkę, wciśnij X. Dobra. To wszystko wiadomo. Lewy shift podczas poruszania się będzie galopem. Ale na razie nam galop niepotrzebny, pewnie Vesemir będzie coś nam mówił. Spotkałem kiedyś czarodzieja, który się rozwodził. Jakie to pożyteczne stworzenie? Bo z ich krwi można ważyć eliksiry? Nie, bo zjadając gnijące ciała zapobiegają wybuchom epidemii. Dobra, tu mamy znacznik. A wiedział, że żywych też jedzą? Nie, bardzo się zmartwił. Znaczniki warto odkrywać, bo dzięki nim będziemy mogli korzystać z szybkiej podróży. Także na pewno lepiej mieć je odkryte, niż później szukać albo na piechotę gdzieś iść do odległych miejsc. Dobra, to idziemy z buta. Niech Vesemir sobie ciśnie tu na koniu. No ja tu muszę zbierać wszystkie rośliny, bo na pewno do alchemii się przydadzą. No właśnie, jeszcze tak w ogóle z ciekawości, jak to wygląda alchemia. Masz wiedźmiński eliksir, ale aby z niego skorzystać, musisz go najpierw przygotować do użycia. Kliknij na zakładce przedmiotu do użytku. Dobra. Przyciągnij eliksir do jednej z kieszeni. Przedmioty podręczne. Eliksir. Gdzie są przedmioty podręczne? Tutaj, tak? Od teraz możesz używać eliksiru w trakcie gry. Wciśnij R, aby aktywować pierwszy eliksir, lub F, aby aktywować drugi. Puszczyk. Co my tu mamy? Tak. Przyspiesza regenerację wytrzymałości. Dobra. Ale tak, przejdźmy. Mapa świata może na razie nas nie interesuje. Lista zadań. Kermoren, dobra. To jest to na samouczek. Teraz bez jakry jest zadanie główne. Postać, medytacja. Gdzie jest alchemia? Okej, tutaj pamiętajmy, że po wciśnięciu C wszystko widać statystyki bohatera. Dobra, alchemia. Aha, czyli no na pewno wygląda to bardziej przejrzyście niż w dwójce, czy tam nawet w jedynce. W jedynce to w ogóle to nie było intuicyjne, ale tutaj widzę, że raczej nie będzie z tym problemu. Mamy dosyć słaby udźwig. Okej, nic nie możemy zrobić w sumie. Wszędzie brakuje składników, także no dlatego też zbieram te wszystkie rośliny, żeby nie było takiej sytuacji, że do czegoś nam zabraknie. Ok, czyli mamy cały czas podaną odległość od Vesemira. Naszych? Jakich naszych? Królestw północy. Przywołanie konia, dobra, to o tym to już wiemy. Gdzie my tu mamy iść? Dobra, wszystko dobrze wygląda, jeszcze włączyłem sobie licznik FPS-ów w lewym górnym rogu, żeby wiedzieć, czy na pewno poniżej 60 klatek nie schodzimy. O, na razie jest całkiem spoko. Nie zeszliśmy jeszcze poniżej 100, także jest całkiem przyzwoicie. Wszystko jest na Uber. Poza tym animacją włosów. Tego nie ustawiałem na Uber, tylko to Geralta ograniczyłem. Bo tak jak mówiłem, raczej mnie nie interesuje to, czy wilki będą miały widoczną sierść, czy nie. Nie ma czasu podczas walki się przyglądać, czy ktoś ma włosy animowane, czy nie. Dobra, tu jest nowy znacznik, czyli będę mógł wykonywać szybkie podróże między tymi dwiema mieścinami. Ale z tego co pamiętam... A, dobra, tu była jeszcze szubienica. Wierzysz mi? Coś trzeba wierzyć. Może ci się odechciewa. I tam była szubienica. Na tej szubienicy była chyba jakaś kartka, za co oni zostali powieszeni. Zabrania się grzebania zwłok wiszących tu dezerterów i buntowników.
Każdy, kto zostanie przełapany na próbie odcięcia ciał, zostanie stracony na miejscu. Generał Meirven Rosyn, zarządca guberni temerskiej. No, całkiem surowe to prawo, które tutaj jest. Dobra, tutaj tak dyskretnie muszę podchodzić, bo są te gule. A jeszcze jestem za słaby, żeby z nimi walczyć. Zresztą tam, z tego co pamiętam, to jest chyba ich gniazdo, a ja nie mam jeszcze petard żadnych, żeby móc je rozwalić. Także na razie sobie daruję wyprawę do tego gniazda. Ale chciałbym zejść na brzeg, żeby zobaczyć, jak wygląda woda. I przy okazji też tam będą do zniszczenia utopce. Ale to muszę właśnie iść dołem. Ok, szybki zapis. Wezmę sobie puszczyk. O, proszę. Ok, tutaj wezmę, zastosuję igni. Uciekamy, bo... Dobra, myślałem, że mi się uda ich podpalić. Dobra, jeden prawie... Mam jakieś dwie skrzynie ze skarbami. Dobra, tu chyba bym chciał... skorzystać z Quen. Czemu ja nie mam Quena na sobie? A nie, no mam. Ok, czyli jeszcze tylko ten jeden został, ale tu poczekam, aż mi się Quen zregeneruje. Dobra, schował się w mule utopiec, ale... O kurde, jeszcze drugi. Ojojoj, niedobrze, niedobrze. Gdzieś go wyrąbało w kosmos. Dobra. Teraz można zebrać wszystko. Zobaczymy, co tam za przedmioty są w tej skrzyni ze skarbami. Czy opłacało się ryzykować. I tutaj fajnie jest właśnie w trójce, bo jest wszystko przypisane. Pożywienie pod klawisze. Bukłak z wodą, który regeneruje życie. Także nawet w trakcie walki można z niego korzystać. Brzeszczot z wikowarą. Schemat, żywica, pomniejszy kamień runiczny. Dobra. Schemat przedmiotu. Udaj się ze schematem do odpowiedniego rzemieślnika, aby zlecić wykonanie przedmiotu. Jeszcze drugie. Są buty myśliwskie. Jest ok. Czyli wydaje mi się, że całkiem dobry łup. I tutaj jest tak. 66%. Ok. Chyba plus 4 obrażenia, bo ten, który mamy, to jest 22-26, a ten ma 25-31. Buty na pewno są lepsze. To są jakieś zwykłe cichobiegi. A tu mamy odporność na obrażenia kute, na obrażenia obuchowe, obrażenia cięte i odporność na podpalenia, plus jeszcze gniazdo. Dobra. Czyli to już się pierwsze, co się rzuca w oczy, to właśnie to, że jest dużo więcej ekwipunków dostępnych w grze, bo w pierwszej i w drugiej części to praktycznie tego nie było. Przez całą grę biegaliśmy w tym samym. A tutaj już pierwsze minuty rozgrywki, już praktycznie możemy wymienić sobie cały ekwipunek. O. Jest coś do zebrania ciekawego, czy to jest taka wieś tylko na przejazd?
Okej, tu są jeszcze... O nie, 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 dobra, prawie spadłem. Są jakieś łupy tam, w sumie mógłbym tam zejść tak na dobrą sprawę. Ale dobra, chyba sobie daruję na razie. Dobra, jedziemy za Wesemirem, zobaczymy. Gdzie on tam nas próbuje zaprowadzić. Wesemir ranny. Poleciał? Poleciał. Możesz wyjść. Na bogi. Mało brakowało, a skończyłbym jak moja kobyłka. Jeśli miałbyś szczęście. Twój koń zginął od razu. A gryfy lubią pomęczyć i iść żywcem po kawałku. Aha. Pewno byście chcieli coś dostać w nagrodę, nie? No raczej. Parę koron zawsze się przyda. Tylko mieszek akurat u mnie chudy. Wpierw Nilfgaardczycy część towaru zabrali, a teraz to... Macie. Co z tropem? Tak jak mówiłem, dochodzi do gościńca i się urywa. Zadeptany. A szukacie kogo? Tak, pewnej kobiety. Niewysoka, czarne, długie włosy. Widziałeś taką? Nie, ale... Tu w Białym Sadzie jest karczma, jedyna w okolicy. Przejezdni często tam stają, to może się czego dowiecie. Niezły pomysł. Zwłaszcza, że trzeba oczyścić twoją ranę. Tam ledwie mnie drasną, ale napiłbym się dobrej rzetni, takiej chłodnej, wiesz, prosto z piwniczki. To jedźmy. Właśnie, jedźmy. Woda czasu na pierdoły. Do bestiariusza został dodany nowy wpis o potworze. Wciśnij backspace, aby otworzyć menu i go odczytać. No, zobaczmy glosariusz, co tu pisze. Cyrilla... Eskel, Geralt z Rivi, no to wiadomo, główny bohater, Jaskier, Lambert, ten od Praszki, Yennefer. Dobra, czyli podejrzewam, że w trakcie rozgrywki ten będzie uzupełniany wpis. Dobywanie miecza to jest samouczek, bestiariusz, dobra. Może dowiedzieć się więcej o potworach, w tym jak skutecznie z nimi walczyć. Okej, zobaczmy, na co jest wrażliwy. Bestiariusz, lecimy z bestiariuszem. Na kartacza, olej przeciwko hybrydom i na art. Gun, olej przeciwko trupojadom i utopiec to też trupojad, ale on jest też wrażliwy na igni, bo to jest potwór rzeczny, także na ogień. Jest najbardziej chyba podatny. Co tu mi się pojawiło? Mogę sobie coś podnieść, czy nie? O, i kolejny znacznik. Tam jakieś szybka podróż i mogę właśnie wykonać sobie szybką podróż pomiędzy tymi znacznikami, które do tej pory odkryłem, czyli między spaloną wsią, rozstajami. I to było chyba na ten moment na tyle. Tu jest tablica ogłoszeń, to zdobędę wszystkie takie zadania poboczne, misje poboczne, jakie będą dostępne na ten moment, bo podejrzewam, że ten moment, ten element, w który teraz gramy,
To nie jest jakiś tam pierwszy akt, tylko raczej chyba taki forma samouczka. Gdy jedziesz drogą, przytrzymaj lewy shift, aby automatycznie nią podążać. Dobra, czyli jak przytrzymuję lewy shift, to płotka nie wypadnie z trasy. Ale tu jest dużo roślin do uzbierania. Raj dla zbieraczy. Tu wronie oko. Dobrze, że nikt z mieszkańców się nie przypierdziela o to, że okradam w sumie wioskę. Bo byłby problem, musiałbym ich zlikwidować wtedy. O, niedźwiedzia skóra. Ciekawe, czy mi się do czegoś przyda. Butelka wody to jak najbardziej. Przyda się na pewno podczas walk, żeby zregenerować sobie życie, bo grając na poziomie trudności droga ku zagładzie, życie się nie regeneruje automatycznie, także muszę sobie wspierać to właśnie pożywieniem. Czy to chlebem, jakimś mięsem, albo właśnie wodą. Grzmiooki? Co to jest grzmiooki? Most płaczki, nowy znacznik. Dobra, czy tu są jakieś... Dobra, myślałem, że tu będzie jakiś skarb ukryty, ale nie. Dobra, gra cały czas utrzymuje stabilne 100 klatek. Zaludnione miejsca, zbliżasz się do wioski, zachowuj się. Pamiętaj, że strażnicy i ochroniarze nie tolerują kradzieży. Notatliwe zaczepianie innych ludzi też nie jest mile widziane. W pobliżu siedzib ludzkich, takich jak wioski czy miasta, mieszkańcy stawiają tablice ogłoszeń oznaczone na mapie czymś takim. Możesz na nich znaleźć zlecenia, oferty pracy i lokalne wiadomości. No to lecimy. A co to za dziwne pytanie? Okej, tu pamiętam, że jest coś takiego, że jakbym zaczął atakować teraz krowy, to przybiegnie tu czort. Ale raczej nie mam szans z nim na pierwszym poziomie, także może tu wrócę, jak będę miał bardziej rozbudowaną postać, to sobie zawalczymy z tym czortem. Dobra, zobaczmy, czy nie możemy okradać ludzi. Dobra, pierwsza kradzież, druga, trzecia, nikt nie reaguje, czyli spokojnie można sobie podać do ludzi i ich okradać. A to ona śliną myje podłogę. Zawsze to jest jakiś sposób, a ten tu co robi? Dobra, on się tu chowa. Z nim będzie związane zadanie jedno. A dobra, chodźmy do tablicy ogłoszeń. Nie mówiąc o ludziach. Musimy uważać w tym białym sadzie i wyjechać, jak tylko się czegoś dowiemy. No proszę, tablica ogłoszeń. Zobaczmy, czy dużo będzie... Nie, tablica ogłoszeń. Podczas swoich licznych podróży Geralt przekonał się, że warto mieć oczy szeroko otwarte i bacznie obserwować otoczenie. Nigdy nie wiadomo, co ciekawego może się przytrafić po drodze. Czasem ktoś potrzebuje pomocy i oferuje za nią pękaty mieszek. Innym razem można spotkać wędrownego kupca handlującego rzadkimi towarami. Jeszcze kiedy indziej można natknąć się na leże potworów. Dlatego przemierzając złowrogą dzicz czy barwnej i kipiące życiem wioski, zwracaj uwagę na miejsca oznaczone ikonami. No to chyba normalne. Kręcisz się jak gówno w przeręblu. No widzieliście? Kręcimy się jak gówno w przeręblu. Dobra, tam jest zadanie, ale najpierw tablica ogłoszeń. Zobaczmy. Nauka nilfgaardzkiego. Nie rozumiesz, co czytasz? Nie dziwne, bo to po nilfgaardzku, ale wkrótce cały świat będzie mówił w tym języku. Tędy lepiej się go już teraz nauczyć. Aniżej podpisany pomóc w tym może za niewielką opłatą. Ernest Zwickowaro. Rozporządzenie. Z rozkazu komendanta wojsk cesarskich każdy zdolny do prac polowych mieszkaniec Białego Sadu jest zobowiązany stawić się w karczmie z własną łopatą, kilofem albo skardem. Okoliczne pola usłane są trupami, a że wiosna tego roku ciepła, komendant obawia się, że rozkładające się zwłoki mogą sprowadzić na wieś zarazę.
Mieszkańcy Białego Sadu mogą się przekonać, że nowa władza dba o ich bezpieczeństwo, chroniąc ich nie tylko przed bandytami, ale też zapobiega chorobom poprzez wprowadzenie zasad, które w cywilizowanym świecie obowiązują już od dawna. Każdy, kto sprzeciwi się rozkazowi bez ważnej przyczyny, podlega karze chłosty i zakucia w dyby. No, czyli dobrowolnie, ale pod przymusem. No to prawie jak u nas. Garnizon cesarski ogłasza, że co tydzień najbiedniejsi ludzie mogą ubiegać się o darmowe racje żywnościowe. Warunkiem jest udokumentowane ubóstwo. Oszuści, podobnie jak inni złodzieje, będą karani z całą surowością. Dobra. Oznaczenie, wiadomości oznaczone tą pieczęcią chyba oznaczają jakieś zadanie. To są takie ogłoszenia parafialne. Bez pieczęci, także sobie poczytamy. W zeszłej nocy z nilfgaardzkiego obozu uciekł rekrut, który jeszcze nie tak dawno zgłosił się na ochotnika. Poszukiwany posługuje się imieniem Odrin. Twierdził, że jest rodowitym Kedweńczykiem, ale rządy króla Henselta sprawiły, że postanowił zaciągnąć się do cesarskiej armii. Zabawił w niej nie więcej niż 2 dni, ale wypił i zjadł tyle, ile nie powstydziłby się regiment dragonów. Ktokolwiek wie, gdzie ukrywa się dezerter, jest obowiązany złożyć meldunek w garnizonie. Opis: niewysoki, chudy, z resztką włosów, uciekł w łachmanach, przeciskając się przez odpływ latryny. Więc prawdopodobnie cuchnie jak podstarzały knur. Cechy charakterystyczne. Łatwo go rozpoznać po mowie, bowiem zawsze jest odurzony alkoholem. Za dostarczenie informacji o pobycie tak zwanego Odrina przysługuje nagroda pieniężna. Jednocześnie ostrzega się, że każdy, kto użyczy schronienia dezerterowi, zostanie poddany procedurom sądu wojskowego. Dobra, licho ze studni. No dobrze, ludzie, wiem, że jest wojna i każdy ma własne zmartwienia, ale może znajdzie się ktoś, kto pomoże człowiekowi w potrzebie. Wszyscy pewno znacie studnię, co wśród ruin stoi, i licho, które zazdrośnie i strzeże, a jak nie znacie, tędy się zapytajcie, to wam opowiem. Tak czy owak, ten, kto zdoła potwora od studni przegnać, dostarczy mieszek, dostanie mieszek pełen złota. Nie mi trężcie tylko, bo sprawa pilna. Odolan. To chyba też było jakieś zlecenie, z tego co pamiętam. Zaginiony brat, mój brat Bastien poszedł na wielką bitwę z czarnymi i nie wrócił. Jak wielu innych powiecie i pewnie nie miniecie się z prawdą, ale jeśli zginął, to chciałbym go chociaż ziemi oddać, jak dziadowie czynili. Należycie pochować w mogile koło rodziców, a nie zostawiać na pastwę trupojadów w pobojowisku. Szukam kogoś dzielnego i w mieczu władnego, kto by ze mną go poszukać poszedł. Wiele nie zapłacę, bo i nie mam wiele, ale za pomoc wdzięczność na pewno okażę. Kto by mi chciał pomóc, niechaj mnie szuka przy zrujnowanej chacie przy drodze do Białego Sadu, nieopodal mostu. Tam obozuje. Dun Wilderwer. Dobra. Ciekawe miejsca. Zobaczmy teraz mapę. Wojnę wróżył. Okej. Tu jakieś zbroje się pojawiły. Runy służą do ulepszania zbroi. Na razie broni. Nie będę na razie tego robił. Pojawiły się ciekawe miejsca. Aby przewijać mapę. Dobra. Straty, taty, to wiadomo. W tym miejscu znajdzie się ogólna mapa obszaru. Użyj Z, aby ją powiększyć albo pomniejszyć. Dobra. Trochę znaków zapytania się pojawiło. Będziemy wszystko po kolei czyścić. Ale tak, teraz chciałbym też zobaczyć, jak wygląda zadania poboczne. Zlecenia wiedźmińskie, drugi poziom. Dobra, znajdź Duna Windelwerta. Dobra, weźmiemy sobie, poszukamy tego gościa. Zlecenie. To już w sumie wszystko czytaliśmy, to nie powinno być oznaczone jako do przeczytania, no ale dobra, udajmy się jeszcze do tego krasnoluda. Co tu się stało? A chłodno mi było w nocy, to podłożyłem sobie ogień pod kuźnię. Trzaskało aż miło i kiełbaskę upiekłem. No jak myślisz, co tu się stało, baranie? Ktoś podpalił mi chałupę, warsztat! Wszystko straciłem, wszystko! Nie obrażaj mnie, bo cię zabiję. Podejdzie ci nieszczęście. Podejrzewasz kogoś? Całą wieś. Mieszkam tu od pół wiecza. Myślałem, że mają mnie za swojego. Ale wszystko się zmieniło, jak przyszli czarni. Jestem jedynym kowalem w okolicy, więc muszę obsługiwać ich garnizon. Klepać pogięte blachy, zakładać podkowy i tak. Nilfgaardczycy nie płacą mi ani grosza. Dają tylko materiały i rozkazy. Ale do ludzi to nie dociera. Myślę, że bogacę się na ich nieszczęściu. Że śpię na kupie złota niby smok. Przestali się do mnie odzywać. Plują na mój widok.
Dialogi, koniec rozmowy. Opcje zaznaczone ikoną X zakończą rozmowę. Dobra, nie kończymy rozmowy. Jeśli jesteś gotów zapłacić. Niewiele mi zostało, ale dam wszystko, bylebyś mi przyprowadził tego sukinsyna. Żeby dostał na co zasłużył. Tej nocy, kiedy był pożar, słyszałem, jak coś się rusza za chatą. Szukałem tam potem jakichś śladów, ale nic nie znalazłem. No ale ja nie mam kocich oczu. Powodzenia. Okej, zabawy z ogniem. Porzucamy tamto zadanie na rzecz tego. I tym zajmiemy się zadaniem w kolejnym odcinku. W tym dziękuję wam za uwagę. Takiej mniej więcej długości będą odcinki, żeby nie przeciągać. Też wiem, że nie jesteście w stanie się skupić za bardzo tak na 40-minutowych, bo sam bym nie za bardzo wytrzymał przez pełne 45 minut, a też ciężko wysupłać tyle czasu. Także ograniczę się na przyszłość do 25-30-minutowych odcinków. Zobaczymy jeszcze, jak się tam fabuła potoczy. Ale to jest chyba idealny moment na zakończenie tej opowieści. I kolejny odcinek zaczniemy już od poszukiwań tego gościa, który podpalił tą chatę temu Kresnolowi. Także do jutra, na razie. Cześć.